Przez kilka najbliższych rozdziałów będziemy zajmowali się kluczowaniem materiału wideo z wykorzystaniem zielonego tła. W tym celu proponuję ściągnąć materiały, odpowiednie materiały ze strony Hollywood Camera Work. Tak więc wpisujemy w adres przeglądarki ten adres, który widnieje u mnie. A następnie szukamy sekcji Killing Plates. Z tej sekcji proponuję ściągnąć na dysk twardy następujący klip, czyli Godiva Close. Po prostu klikamy prawym przyciskiem myszy na klipie i wybieramy zapisz element docelowy jako. Następnie możemy ściągnąć Godiva White, Hair Detail oraz Smoke. Na stronie Hollywood Camera Work znajdziemy również inne klipy, które możemy wykorzystywać w różnych procesach postprodukcji. Jednak proponuję skupić się tylko i wyłącznie na Killing Plates przez najbliższych kilka rozdziałów. Wykorzystanie tych materiałów niesie za sobą jeszcze inne plusy. Mianowicie są one wykonane w dosyć dużej jakości i po ściągnięciu okaże się, że są to spakowane sekwencje obrazków zapisane w formacie PNG. Pliki sekwencji znajdują się w katalogach, tak więc po wypakowaniu po prostu przenosimy cały katalog do panelu Project i importujemy materiał jako sekwencja obrazków. W katalogach także znajdziemy dokument tekstowy, w którym znajduje się treść licencji, zaś ta licencja umożliwia nam wykorzystanie materiału w celach edukacyjnych.